Eliza Orzeszkowa nad Niemnem czyta Anna Januszewska. Rozdział pierwszy Dzień był letni i świąteczny. Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało. Ciepło i radość lały się z błękitnego nieba i złotego słońca radość i upojenie tryskały z pól porosłych zielonym zbożem radość i złota swoboda śpiewały chórem ptaków i owadów nad równiną w gorącym powietrzu, nad niewielkimi wzgórzami w okrywających je bukietach iglastych i liściastych drzew. Z jednej strony widnokręgu wznosiły się niewielkie wzgórza z ciemniejącymi na nich borkami i gajami, z drugiej wysoki brzeg niemna, piaszczystą ścianą, wyrastający z zieloności ziemi, a koroną ciemnego boru oderżnięty od błękitnego nieba. Ogromnym półkolem obejmował równinę rozległą i gładką, z której gdzie gdzieniegdzie tylko wyrastały dzikie, pękate grusze, stare, krzywe wieżby i samotne, słupiste topole. Dnia tego, w słońcu ta piaszczysta ściana miała pozór pół obręczy złotej, przepasanej jak purpurową wstęgą tkwiącą w niej warstwą czerwonego marglu. Na świetnym tym tle w zamieszanych z dala zarysach rozpoznać można było dwór obszerny i w niewielkiej od niego odległości, na jednej z nim linii rozciągnięty szereg kilkudziesięciu dworków małych. Był to wraz z brzegiem rzeki, zginający się nieco w półkole sznur siedlisk ludzkich, większych i mniejszych, wychylających ciemne swe profile z większych i mniejszych ogrodów. Nad niektórymi dachami, w powietrzu czystym i spokojnym, wzbijały się proste i trochę tylko skłębione nici dymów. Niektóre okna świeciły od słońca jak wielkie iskry. Kilka z trzech nowych mieszało złocistość słomy z błękitem nieba i zielonością drzew. Równinę przeżynały drogi białe i trochę zieleniejące od zrzadka porastającej je trawy. Ku nim, niby strumienie ku rzekom, Przybiegły z pól miedze, całe błękitne od bławatków, żółte od kamioły, różowe od dzięcieliny i smułek. Z obu stron każdej drogi szerokim pasem bielały bujne rumianki i wyższe od nich kwiaty merchewnika. Słały się w trawach fioletowe rochule, żółtymi gwiazdkami świeciły brodawniki i kurze ślepoty. Liliowe skabiozy polne wylewały ze swych stulistnych koron miodowe wonie. Chwiały się całe lasy słabej i delikatnej mietlicy. Kosmate kwiaty babki stały na swych wysokich łodygach rumianością i zawadjacką postawą, stwierdzając nadaną im nazwę kozaków. Za tymi pasami roślinności dzikiej, cicho w cichej pogodzie, stało morze roślin uprawnych. Żyto i pszenica miały kłosy jeszcze zielone, lecz już osypane drżącymi rożkami, których obfitość wróżyła urodzaj. Niższe znacznie od nich, rumianym kwiatem gęsto usiane, słały się na szerokich przestrzeniach liściaste puchy koniczyny. Puchem też zda się, ale drobniejszym, delikatniejszym, z zielonością tak łagodną, że oko pieściła, młody len pokrywał gdzie nie kilka zagonów. A żółta jaskrawość kwitnącego rzepaku wesołymi rzekami przepływała po łanach niskich jeszcze owsów i jęczmion. Wśród tej wesołej przyrody ludzie dziś także byli weseli. Mnóstwo ich ciągnęło po drogach i miedzach. Gromadami na drogach, a sznurami na miedzach szły wiejskie kobiety, których głowy ubrane w czerwone i żółte chusty tworzyły nad zbożami korowody żywych piwonii i słoneczników. Od tych gromad lały się i płynęły po łanach strumienie różnych głosów. Były to czasem rozmowy gwarne i krzykliwe. Czasem śmiechy basowe lub srebrzyste, czasem płacze niemowląt u piersi w chustach niesionych, czasem też pieśni przeciągłe, głośne, których nutę porywały i przedłużały echa ze stron obu w Borkach i w Gajach, rosnących na wzgórzach i w wielkim boże, który ciemnym pasem odcinał pozłoconą, przetkaną szkarłatem ścianę nadniemeńską od wysadzanych srebrnymi obłokami błękitów nieba. W tym ruchu ludzkim, odbywającym się na urodzajnej równinie, Czuć było najpiękniejszy dla wiejskiej ludności moment święta, wesoły i wolny w słoneczny i wolny boży powrót z kościoła. W porze, kiedy ten ruch znacznie już stawał się mniejszy, na równinie z dala od tu i ówdzie jeszcze ciągnących gromad ukazały się dwie kobiety. Szły one z tej samej strony, z której wracali inni ale zboczyły znać z prostej drogi i chwilę jakąś przebyły w jednym z rosnących na wzgórzach borków. Szły one z tej samej strony, z której wracali inni, ale zboczyły znać z prostej drogi i chwilę jakąś przebyły w jednym z rosnących na wzgórzach borków. Było to przyczyną ich spóźnienia się, tym więcej, że jedna z nich niosła ogromną więź leśnych roślin, które tylko co i dość długo zapewne zrywała. Druga kobieta zamiast kwiatów trzymała w ręku niepospolitej wielkości chustkę, która za każdym jej szerokim i zamaszystym krokiem, kołysząc się wraz z długim ramieniem, powiewała jak sporej wielkości chorągiew. Z dala to tylko widać było, że jedna z tych kobiet miała na ręku pęk roślin, a druga szmatę białego płótna. Z bliska uderzały one niezupełnie zwykłą powierzchownością. Kobieta z chustką była niezwykle wysoką. A wysokość tę zwiększała jeszcze chudość jej ciała, które przecież posiadało szkielet tak rosły i silny, że pomimo chudości ramiona jej były szerokie i wydawały się bardzo silnymi, gdyby nie małe przygarbienie pleców i karku, objawiające trochę znużenia i starości, gdyby także nieostre kości łopatek, podnoszące z obu miejscach staroświecką mantylkę z długimi, co chwilę powiewającymi końcami. Oprócz tej mantyli zaopatrzonej w płócienny kołnierz miała ona na sobie czarną spódnicę, tak krótką, że spod niej aż prawie do kostek widać było dwie duże i płaskie stopy ubrane w grube pończochy.